Bezsens PS5 Pro, problemy z premiami w Blizzardzie i wiele więcej w tym wydaniu niecodziennika Okiem Deva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Okiem Deva. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mam sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Na początek parę newsów w skrócie. Twórca Minecrafta zapowiedział, że jego następny projekt to looter shooter inspirowany serią Borderlands. Kolejno X-Defiant, strzelanina w modelu free-to-play, game as a service multiplayer, po raz kolejny zostaje przełożona. Jeden z deweloperów skomentował, że dzieje się to z powodu niekończącej się pogoni za Call of Duty i bezsensownych rzeczy, które psują projekt. City Skylines 2 otrzymuje wsparcie dla modów i edytor, ale nowy dodatek już wzbudza niechęć graczy ze względu na niewłaściwy stosunek ceny do jego jakości. Kolejno Dragon's Dogma 2 ma otrzymać nowe łatki, w których głównie przełożono się do wydajności, ponadto zapowiedziano tryb stałych 30 fpsów dla zapewnienia bardziej płynnego, stabilnego doświadczenia i słusznie miejscami bardziej boli nie brak 60 klatek na sekundę, a niestabilny framerate, więc słusznie, że twórcy się temu przyjrzeli, chociaż aktualnie mają raczej większy problem z ich mikrotransakcjami. Następnie twórcy Helldivers 2 zapowiedzieli, że nie mają zamiaru odpuszczać Friendly Fire pomimo licznych zgłoszeń graczy. Zareagowano tutaj jak najbardziej słusznie. Friendly Fire w grze wymaga odpowiedzialności i ostrożności. Fakt ten pokazuje, jak twórcy obudowali balans i mechanikę gry tak, by Friendly Fire był jej integralną częścią i wymuszał pewne zachowanie i wartości w grze. I według mnie słusznie, Friendly Fire wymusza pewne właśnie zachowania, ostrożność, a jednocześnie kiedy się to nie uda, no to mamy pewne też zabawne sytuacje, więc jak dla mnie to jest ok. Dajcie znać, czy Wam Friendly Fire w Helldivers 2 przeszkadza, czy nie. I na koniec Call of Duty Warzone Mobile zarobił 1,4 miliona dolarów w 4 dni od premiery. W branży gier panuje ciągła presja na wydawanie nowych tytułów i ściganie się za wynikami, co nie sprzyja zdrowej atmosferze. Liczne zwolnienia pokazują brak zrozumienia pomiędzy deweloperami a wydawcami. David Gader, znany scenarzysta RPG-ów pracujący przy takich tytułach jak Dragon Age czy Baldur's Gate 2, sprzeciwia się nadgodzinom w dużych studiach i uważa, że branża musi się zmienić. Nie musi tak być, mówi Gader, apelując o uzwiązkowanie się pracowników i sprawiedliwe traktowanie. Po odejściu z BioWare Gader założył Summerfall i wypuścił Stray Gods The Role Playing Musical, swoją drugą świetna gra, streamowałem ją całą na swoim kanale. Jego pracownicy pracują 4 dni w tygodniu, co dobrze sprawdza się dla ich studia. Gader nie jest jedyny w swojej krytyce, reżyser Baldur's Gate 3 Sven Winke oraz jeden z twórców Dwarf Fortress Tarn Adams również wyrazili sprzeciw wobec chciwości korporacyjnej. Problemem jest ciągłe dążenie do zysku, co nie usprawiedliwia jednak złych warunków pracy i niekończących się sequelów tych samych gier. Crunch jest zły i miejmy nadzieję, że coraz więcej deweloperów i wydawców zrozumie, że wzmożony wysiłek raz na jakiś czas jest konieczny wszędzie i to nie tylko w game devie, to jakby nie róbmy z siebie jakiejś bardzo, bardzo unikalnej branży. Wszędzie ludzie robią po godzinach, w budowlance ludzie robią po godzinach, w szpitalach ludzie robią po godzinach. Ale oranie ludźmi miesiącami ostatecznie nie przynosi niczego dobrego. Więc należy jednocześnie szanować siebie, ale i też szanować jako przełożeni, jako wydawcy, jako szefowie swoich pracowników. Czy Dave the Diver to gra indie? Reżyser gry uważa, że nie. Dave the Diver był nominowany do nagrody za najlepszą grę niezależną na wielu ważnych wydarzeniach w 2023 roku, m.in. The Game Awards i Golden Joystick Awards. Jednak kontrowersje dotyczące tego, czy gra naprawdę jest indie, trwają już od jakiegoś czasu. Na przykład Jeff Keighley, producent i gospodarz The Game Awards, został zapytany o swoje zdanie na temat przyznania gry do tej kategorii podczas sesji Q&A na Twitchu i on wyraził swoje zdanie akurat, że powinno się odrzucić jakby to, czym faktycznie definiowano do tej pory grę indie. Zresztą te granice się zacierały, ale cały czas ja obstaję przy tym, że jeżeli już bierzemy się za kategorie, to one powinny być jednak dobrze sformalizowane. Jak dla mnie określanie gier przez indie, AA, AAA wyznacza się przez budżet i rozmiar zespołu, o czym mówiłem, w tym ile kosztuje stworzenie gry wideo. Być może powinno się właśnie odejść w ogóle od pojęcia indie,
i zacząć mówić single A, double A, triple A. Wtedy mamy lepsze, lepiej to ustrukturyzowane, a indie wtedy by znaczyło tylko źródło finansowania. Jae Hwang, czyli reżyser gry Dave the Diver, niedawno rozmawiał z Christopherem Livingstone'em, starszym redaktorem PC Gamera, na Game Developers Conference i podzielił się swoimi przemyśleniami na ten temat. I mówił tam tak: jeżeli pytasz, czy Dave the Diver to gra indie, powiedziałbym, że absolutnie nie, powiedział Hwang. Bardzo doceniam wszystkie media i krytyków za nominowanie nas do nagrody za najlepsze indie. To dla nas wielki zaszczyt, ale Dave the Diver indie nie jest. Chociaż Hwang nie uważa swojej gry za właśnie gry indie, rozumie, dlaczego niektórzy tak myślą. Nigdy nie mieliśmy dużo pieniędzy albo ani też zasobów do pracy, powiedział. Zaczęliśmy od 5 osób, mieliśmy maksymalnie 26 i tutaj moim zdaniem jest pomyłka, bo patrząc na listę twórców tej gry, jest tam osób ponad 126. Ale wiem, że prawdziwi twórcy gier indie pracują w trudniejszych warunkach, bo faktycznie no nie każdy ma możliwość korzystania z pieniędzy jednego z największych potentatów gier MMO w południowej Korei. Muszą robić wiele rzeczy sami, niezależnie od tego, czy dostają inwestycje, czy nie. Na razie w branży gier nie ma powszechnie uzgodnionej definicji gry indie. I tak i nie. Większość jednak ludzi, którzy mają odrobinę więcej doświadczenia, jednak skłaniają się ku temu balansowi pomiędzy rozmiarem studia a finansowaniem. Natomiast tak jak mówię, być może właśnie trzeba porzucić pojęcie indie ze względu na to, że ono sugeruje właśnie niezależność, a teraz bardzo mało studiów jest niezależnych, a te, które są, albo są bardzo mało, albo są olbrzymie. Więc to też po prostu tutaj mamy tą rozbieżność. Niektórzy ludzie myślą, że oznacza to grę stworzoną właśnie przez mały team, inni przez po prostu ludzi, którzy nie wymagają finansowania z zewnątrz i tutaj mamy właśnie tą ten rozjazd. Podczas gdy społeczność wciąż próbuje zrozumieć, czym jest gra indie, wystarczy zobaczyć właśnie, jak Dave the Diver był tworzony. Ja już o tym zrobiłem osobny materiał i jeżeli ktoś by się w końcu upierał, że indie ma oznaczać nie tyle to samo, co film niezależny, powiedzmy, czyli indie movie, no to w takim razie po prostu przyjmijmy, że indie jest grą niezależną, czyli niezależnie finansowaną, czyli że nie ma wydawcy, przynajmniej tyle, chociaż teraz i tak rzadko kiedy to się zdarza, albo ma się po prostu jakiś venture capital za sobą, albo prywatnych inwestorów, ale przyjmijmy, że indie to jest twórca bez wydawcy, czyli mamy w jednym worze jednocześnie pojedynczych twórców, jak i CD Projekt Red, czy Lariana, tak? A to, co klasyfikujemy, jeżeli chodzi o rozmiar gry, czyli patrzymy na budżet i rozmiar zespołu i jaką grę są w stanie wyprodukować, no to wtedy to oznaczajmy single A, double A i triple A i wtedy będzie łatwiej to wszystko pogodzić. Czy dojdzie do tego konsensusu? Nie wiem, mało osób używa pojęcia single A, ale jakoś dla mnie ma dobre brzmienie. Być może to jest ta droga, to jest tylko moja propozycja, dajcie znać, co wy sądzicie. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiadać jak najszybciej, a najpóźniej będzie to w następnym live'ie, tak więc zapraszam. Na początku marca poszła w świat informacja, że Toys for Bob, studio znane z rozwoju serii Skylanders, Spyro Reignited Trilogy i Crash Bandicoot 4 It's About Time, które było częścią Activision przez 19 lat, opuściło spółkę, by badać nowe możliwości. Wspominałem również, że deweloper miał podobno rozważać partnerstwo z Microsoftem. Według najnowszych informacji wygląda na to, że Toys for Bob doszło do porozumienia z gigantem technologicznym, by właśnie wydawali ich najnowszą grę. No ale będą robili to na własnych zasadach, czyli znowu mają określony budżet, nie mają tak zapewne takich środków finansowych, jakby było, gdyby byli częścią Microsoftu, ale przynajmniej mają pewną kreatywną swobodę. Zgodnie z raportem Windows Central, źródła zaznajomione ze spotkaniem Xboxa podzieliły się informacją, że Matt Booty ustalił, że porozumienie zostało sfinalizowane i właśnie będą finansować pierwszą grę Toys for Bob jako studio niezależne. Chociaż Booty nie potwierdził szczegółów dotyczących gry, podobno wspominał, że będzie podobno do gier, które Toys for Bob stworzyło w przeszłości. Tutaj też trzeba mieć na uwadze to, dlaczego do tego wszystkiego doszło, pomijając kwestię tego, że Microsoft po prostu
postanowił pozwalniać ludzi randomem kompletnym, przez co stracono bardzo cennych pracowników, to jeszcze z racji tego, że Toys for Bob to było wewnętrzne studio, to było zobowiązane do tego, że na przykład jeżeli wychodziła jakaś część Call of Duty i była odpowiednia faza developmentu, gdzie wymagane było mieć więcej pracowników po to, żeby chociażby fiksować jakieś problemy, żeby usprawniać grę, żeby mieć dodatkowe po prostu ręce do pracy, to zamiast robić swoją grę, oni musieli robić przy Call of Duty, mimo że na przykład nie chcieli, no bo Toys for Bob robiło bardzo fajne platformówki i takie osoby, które robią platformówki, niekoniecznie mają do tego dryg do tego, żeby robić FPS-y. Nie mówię, że nie mają, ale niekoniecznie, skoro wybierają, by robić określony typ gier, no to przeznaczenie ich do innego zespołu nie do końca się może sprawdzić. I taka sama sytuacja zresztą jest z Criterion i EA, gdzie Criterion robiło głównie burnouty, tak? Burnout, czyli te wyścigi takie arcade'owe. Raz zrobili strzelaninę faktycznie, Black, natomiast zespół był regularnie podbierany do na przykład Battlefielda, co wielu osobom nie pasowało i dlatego oddzielili się od firmy, zakładając własne studio. Więc no, zmuszanie ludzi w momencie, kiedy mają pewną kreatywną swobodę i zabieranie im jej przez po prostu machinacje finansowe nie wszystkim pasuje. Jeżeli mają możliwość, to właśnie tak powoduje się odpływ talentu. Więc tutaj całe szczęście zespół zebrał się razem, ponoć zatrudnili z powrotem osoby, które musieli zwolnić w trakcie masowych zwolnień Microsoftu, także ostatecznie myślę, że tutaj historia dla Toys for Bob napisze się na nowo w znacznie jaśniejszych barwach. Niektórzy wydawcy gier third party podobno wyrażają wątpliwości co do kontynuowania wsparcia na konsole Xbox w obliczu stagnacji sprzedaży w Europie. Chris Drink z GameIndustry.biz stwierdził, że jego wnioskiem z ostatniego GDC jest przekonanie, iż Xbox ma poważne problemy jako producent sprzętu. Komentował, iż jedna ze znaczących firm i jedna mniej znacząca firma mówili, że wyniki Xboxa w Europie po prostu lecą w dół. Można śledzić raporty z rynków gier i widać, że sprzedaż Xboxa spada, spadała cały zeszły rok i spadać jeszcze będzie mocniej w tym roku. Firma, która w zeszłym roku wydała dużą grę, powiedziała na przykład, że nie wiem, po co staraliśmy się to wspierać. Cytując dalej za Dringiem. Ostatnio w podcastach wspomnieliśmy, że słyszeliśmy o dystrybutorach w Europie, którzy rozważają lub zredukowali zapasy Xboxa na swoich półkach. Sprzęt, gry, tego typu rzeczy, a teraz wydawcy gier third party mówią, że wkładają dużo wysiłku, próbując stworzyć wersję na Series S i X, kiedy szczerze mówiąc dla nich to rynek oznacza PC-ta i PlayStation 5. W zeszłym roku Microsoft przyznał, że przegrał wojny konsolowe, stale zajmując trzecie miejsce za PlayStation i Nintendo pod względem sprzedaży od momentu wejścia na rynek z oryginalnym Xboxem w 2001 roku. PS5 sprzedało się na koniec 2023 w stosunku około 2 do 1 globalnie w porównaniu z Xbox Series X i S, według danych udostępnionych przez wydawcę Grand Theft Auto Take-Two. W lutym Microsoft przedstawił aktualizację biznesową Xboxa, potwierdzając doniesienia, że planuje wprowadzać więcej gier właśnie first party na pozostałe konsole. Rozważają również wydanie takich gier jak Gears of War, Microsoft Flight Simulator, następcy Dooma, Starfield, czy też Indiana Jonesa na właśnie konkurencyjnych konsolach. A Phil Spencer niedawno powiedział w The Verge, że myślę, że jako branża nigdy nie powinniśmy wykluczać możliwości wydania gry na innej platformie. Na koniec Drink dodał, i z Xboxem przenoszącym niektóre gry na PlayStation 5, z tego co rozumiem, większa z nich ostatecznie trafi na inne platformy, zakładając, że postępy będą takie, jakie Xbox uważa za prawdopodobne. Myślę, że Xbox ma poważne problemy jako producent sprzętu i to było dla mnie najważniejszy wniosek z GDC. Na koniec dodał, myślałem, że będzie dobrze, ale nie wziąłem pod uwagę, że niektórzy deweloperzy i wydawcy mogą po prostu powiedzieć, że nie widzą sensu w
wydawaniu gier właśnie na Xboxa. I to jest moim zdaniem tak. Po pierwsze efekt kuli śniegowej, czyli albo raczej takiego samonapędzającego się koła, iż skoro Xbox sprzedaje się słabo, to twórcy nie chcą robić wersji na Xboxa, a tym samym Xbox sprzedaje się słabiej, bo jest coraz mniej na gier na Xboxa. Tak więc to jest już taka samonapędzająca się przepowiednia. Natomiast tutaj jednym z problemów, pomijając to, że nie mogli zachęcić tak bardzo do siebie rynku jak w przypadku PlayStation, no to trzeba wziąć pod uwagę, że Xbox bardzo mocno ciśnie w Game Passa i właśnie usługę, to jest jedno. A drugie, dwie wersje sprzętu niestety nie służą dobrze, jeżeli chodzi o deweloperkę, dlatego, bo Xbox Series S jest znacznie słabszym sprzętem, a jednocześnie mamy feature parity, od którego tylko Larian dostał, że tak powiem, specjalny glade, a tak, no to każdy twórca musi napisać kod tak, żeby działał również na znacznie słabszym sprzęcie, co nie jest łatwe, więc tym samym przeznacza się masę środków na konsolę, która sprzedaje się znacznie gorzej i dodatkowo, jeżeli chodzi o dywizję Xboxa, coraz mniej ludzi w ogóle jest zainteresowanych kupowaniem pudełek do tego stopnia, że wielu dystrybutorów też anuluje zamówienia na pudełka, a też sam Microsoft powoli wycina kompletnie działy, które odpowiadają za właśnie dystrybucję fizyczną. Tak więc prawdopodobnie właśnie w tym zakresie w Xboxie nie maluje się zbyt pozytywnie przyszłość. Band znany z gry Days Gone pracuje nad nową grą usługą AAA, co sugeruje nowe ogłoszenie o pracę. W opisie poszukiwanego lidera projektu podkreślono, że jego rolą będzie planowanie i śledzenie harmonogramu wydań zgodnie z zasadami usługi gry na żywo i tej stałej ścieżki rozwoju, a także prowadzeniu zespołu przez kluczowe fazy tworzenia gry, w tym właśnie live service game. Od kandydatów oczekuje się głębokiego zrozumienia cykli i procesów tworzenia gier oraz doświadczenie w roli lidera przy wypuszczeniu gier AAA jako usługi właśnie na żywo. W 2021 Sony potwierdziło, że Band pracuje nad nową marką opierającą się na zaawansowanych systemach otwartego świata, które rozwinęli w Days Gone. Nie jest jasne, czy ogłoszenie dotyczy tego samego projektu. Days Gone spotkało się z mieszanymi recenzjami po premierze na PlayStation 4 w 2019, ale powoli zyskiwało grono oddanych fanów. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam na Buy Coffee Tu, wsparcie przez super podziękowania, super czaty, czy zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube lub Spotify, co da Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie w górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Szef działu Microsoftu Phil Spencer wyraził swoje oczekiwanie dotyczące potencjalnego przenośnego urządzenia Xbox. W wywiadzie dla Polygonu wspomniał o chęci ulepszenia doświadczeń z grami Xbox na przenośnych urządzeniach do gier, takich jak Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go i Steam Deck, lub potencjalnie na urządzeniu produkowanym przez samą firmę. Zespół Xbox rozważa różne formy sprzętu i kierunki, które mogliby obrać. Spencer docenił innowacje Valve, Lenovo i Asusa w nowym formacie urządzeń i wyraził chęć, aby inne przenośne systemy czuły się jak Xbox, zapewniając dostęp do wszystkich gier, zapisów oraz pełnej społecznościowej interakcji. Microsoft planuje ujawnić nowy sprzęt jeszcze w tym roku, obiecując największy technologiczny skok w historii generacji sprzętu. Jestem bardzo ciekaw, co oni wymyślą. Może zrobią pewien rodzaj Switcha na przykład. To by było ciekawe. Mają do tego technologię, chociaż mam wrażenie, że akurat Microsoft specjalizuje się jednak bardziej w oprogramowaniu niż sprzęcie i ich sprzęty, typu telefony czy odtwarzacze muzyki, no ostatecznie nigdy nie siadały zbyt dobrze i tutaj też mam wrażenie, że to może być nie wypał, chociaż chciałbym się mile zaskoczyć. Dwa razy do roku pracownicy Blizzarda otrzymują premię w zależności od sukcesu finansowego ich produktów. Każdy pracownik dostaje określony cel i informację, że otrzyma procent premii w zależności od tego, czy firma osiągnie swoje cele zyskowe na dany rok, czy nie.
Te premie za udział w zyskach są ważną częścią pakietów wynagrodzeń Blizzarda. Od dziesięcioleci potencjalnym pracownikom mówiono, że mimo iż firma nie oferuje tak wysokich pensji bazowych jak konkurenci w okolicy, tacy jak Riot Games chociażby, rekompensuje to poprzez udział w zyskach z lukratywnych hitów takich jak World of Warcraft. W sierpniu 2023 członkom zespołu Overwatch 2 powiedziano, że ze względu na słabą wydajność finansową gry w pierwszej połowie roku nie dostaną nic, ale firma pokryje część ich premii, aby zrekompensować niedobór. Następnie na początku tego miesiąca jednak firma poinformowała deweloperów, że otrzymają oni ostatecznie 0 swoich celów premiowych. Nieotrzymanie żadnej premii za udział w zyskach jest rzadkością w Blizzardzie i jest wynikiem głębokiej zmiany polityki wprowadzonej w właśnie ubiegłym roku. Wcześniej pracownicy otrzymywali premie oparte na ogólnej wydajności firmy, ale od zeszłego lata wypłaty zostały powiązane z wynikami poszczególnych franczyz. Ponieważ ich tytuły były bardziej udane w 2023, zespoły pracujące przy takich grach jak Diablo czy World of Warcraft otrzymały w danym miesiącu premię, ale deweloperzy Overwatcha nie mieli tyle szczęścia. Ta zmiana polityki była kulminacją dziesięcioletniej walki pomiędzy Blizzardem a jego macierzystą firmą Activision Blizzard. Kierownictwo Blizzarda, w tym byli prezesi Mike Morhaime i Jay Allen Brack, walczyli o współdzielenie premii na poziomie całej firmy, ponieważ uważali, że w przeciwnym razie wszyscy będą chcieli pracować w tych najbardziej udanych tytułach, zamiast eksperymentować z nowymi pomysłami. I tutaj w istocie absolutnie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Jeżeli już mają taki system premiowy i jest on uzależniony od projektu, no to wiadomo, że każdy będzie chciał pracować w tym projekcie, który jest pewnikiem. W takim momencie to nie jest to program motywacyjny, tylko jest to program demotywacyjny, więc albo lepiej nie dawać takiego systemu premiowego, tylko że wtedy no firma musiałaby po prostu zwiększyć jeszcze wydatki na ludzi, albo no właśnie powinno się jednak to rozdzielać, bo wszyscy pracują w jednej firmie. To, że nie wszyscy pracują w jednym projekcie, to jest inna sprawa. I teraz jasne, możecie się oburzyć, że no to jak ktoś zepsuje robotę, to w takim razie nie powinien dostać premii, jasne. Tyle, że problem jest taki, że z Overwatchem nie ma problemów technicznych, nie ma problemów z mechaniką gry. Problemem jest podejście do produktu, a gra jako produkt jest odpowiedzialnością wydawcy, czyli niekoniecznie deweloperów, którzy implementowali chociażby animację postaci czy mechanikę strzelania, tylko problemem jest to, jak jest to skonfigurowany produkt, za co odpowiada wydawca, tak? Więc tym samym nie jest odpowiedzialnością deweloperów kwestie produktowe, tylko kwestie techniczne. Jeżeli technicznie gra jest dobra, tylko nie przynosi zysku, bo jest źle sprzedana po prostu, no to w tym momencie to jest znowu duża niesprawiedliwość. Więc tym samym Activision, podchodząc tak do tematu, samo na siebie wskazuje odpływ kolejnych pracowników. Kierownictwo Activision kierowane przez byłego dyrektora generalnego Bobby'ego Kotika argumentowało, oczywiście któż inny mógł to wymyślić w ogóle, argumentowało, że ci, którzy stoją za najbardziej lukratywnymi produktami, powinni być najbardziej nagradzani. Był to jeden z kilku punktów napięć, które doprowadziły do pogorszenia relacji pomiędzy Blizzardem a Activision. Jak tutaj będzie opisywał sytuację Jason Schreier w książce Play Nice, The Rise, Fall and Future of Blizzard Entertainment. I w zeszłym roku Kotick w końcu zrealizował swoje plany tuż przed przejęciem firmy przez Microsoft za 69 miliardów dolarów. Nowa prezes Blizzarda Joanna Ferris, która przyszła z Activision, powiedziała pracownikom, że bada szczegóły planu udziału w zyskach oraz inne niepopularne polityki dotyczące rankingu pracy zdalnej, ale jeszcze nie podjęła żadnych decyzji, gdyż właśnie dopiero próbuje się zaadaptować do nowego miejsca. Brak wypłaty odzwierciedla niepewną sytuację sequela Overwatch, który ukazał się w 2022 z bardzo mieszanymi recenzjami. Overwatch 2 był kontynuacją jednej z najbardziej udanych gier wszechczasów i chociaż początkowo był promowany z naciskiem na PvE, czyli gracz kontra środowisko, czyli tam był też tryb taki kooperacyjno-singlowy i tak dalej. Później ograniczono tą wizję, a to było to
clue, które główny designer Overwatcha miał na myśli. Mimo trudnej sytuacji gry jest pewien optymizm wśród niektórych członków zespołu Overwatch 2, że ten nowy nacisk na rozgrywkę PvP przyczyni się do odwrócenia sytuacji, chociaż Blizzard będzie musiał upewnić się, że brakujące premie i niskie morale nie zniechęcą kluczowych pracowników przed tym czasem. Roczny raport Remedy Entertainment za rok 2023 ujawnił nowe szczegóły dotyczące Codename Condor, spin-offu popularnej serii Control, która będzie kooperacyjną grą multiplayerową i tutaj gra nie będzie darmowa, lecz oparta o model serwisowy z jednorazową opłatą, uzupełnione o płatne dodatki do pobrania oraz potencjalne mikrotransakcje. Remedy po raz pierwszy eksploruje ten typ platformy, planując utrzymać graczy zaangażowanych przez lata. Możliwość wprowadzania mikrotransakcji może wywołać reakcję graczy na różnym poziomie, co mieliśmy chociażby ostatnio w przypadku Dragon's Dogma 2. Condor, który jest w fazie preprodukcji, ma wejść w pełną produkcję jeszcze w tym roku i będzie dostępny na PC-ta, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify i pojawi się na nich ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie łapkę w górę, komentarz, czy subujcie, udostępniajcie kanał dalej. Wszelkie działanie z waszej strony, które zwiększy moje zasięgi, naprawdę mi pomoże. Za co wam teraz z góry dziękuję i przekażcie trochę miłości dla Łukasza i Izy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. Według GameIndustry.biz, którego reprezentacja niedawno rozmawiała z deweloperami podczas GDC 2024 na temat stanu branży gier, PlayStation 5 Pro, którego premiera jest zaplanowana na późniejszą część tego roku, może nie być koniecznością ani ekscytującą aktualizacją obecnej konsoli. Wśród deweloperów panuje małe zainteresowanie zaktualizowaną wersją i jak tutaj Christopher Drink skomentował, deweloperzy nie czuli, że jej potrzebują, nie wykorzystują jeszcze w pełni PlayStation 5. Deweloperzy mówili podobnie o PlayStation 4 Pro. Dostali parę ciekawych zabawek pokroju checkerboard rendering, ale generalnie ten midgen nie był szczególnie potrzebny, a dołożył nieco pracy, bo wymagał zaimplementowania dodatkowego trybu graficznego pod właśnie mocniejszą konsolę. Teraz mamy dokładnie tą samą sytuację. Dostajemy krzem odpowiedzialny za uczenie maszynowe oraz skrojony na miarę upscaler, a dodatkowo nie dość, że standardem jest już tryb quality performance, to jeszcze trzeba zrobić wersję dla zwykłego PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro. Kolejną wadą nadchodzącej konsoli jest fakt, że procesor nie jest o wiele mocniejszy, a duże rozbudowane gry, z którymi może być problem, by uzyskać mityczne 4K i 60 FPS-ów, często mocno obciążają CPU. Według mnie deweloperzy nadal nie wykorzystują w pełni mocy aktualnej generacji, a midgen jest pewnego rodzaju fanaberią, chociaż muszę przyznać, że nowe zabawki brzmią nieźle i chętnie bym sobie tam w nich pokodził. Siedzę na co dzień przy grach, głównie przy systemach i optymalizacji. Mam pod ręką i pecety, i konsole, i bardzo często, wpatrując się w profilery, które badają wydajność określonych tytułów, nadal widzę, że z tych 8 rdzeni czy 16 wątków, jakie obsługuje konsola, te główne są obciążone w opór, może połowa jest wykorzystywana w jako tako właściwy sposób, a wreszcie tkwi naprawdę niewykorzystany potencjał. Deweloperzy powinni się uczyć od zespołu first party właściwego podejścia do wydajnego programowania, gdzie paradygmat zorientowany na dane jest w wielu miejscach standardem, wykorzystuje się wektoryzację kodu i inne bardziej zaawansowane techniki. Moim zdaniem nie ma tutaj szczególnie wymówki, zwłaszcza że tą architekturę obsługuje zarówno Unity, jak i Unreal. Unity przez Data Oriented Technology Stack oraz Burst, a Unreal przez system MAS oraz ISPC. Zamiast nowych zabawek, czas raczej usiąść do nauki i okiełznać to, co mamy na rynku, a twórcy konsol powinni dawać po prostu lepsze narzędzia deweloperom, żeby się łatwiej do tego adaptować. No ale wiadomo, że ładniejsze zabawki lepiej się sprzedadzą.
I to wszystko w tym wydaniu nieco dziennika Okiemdeva. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Zapraszam do innych filmów na kanale. Pozostaje mi teraz więc Was pożegnać, życzyć Wam samych pozytywnych popkulturowych doświadczeń i spojrzenia na gry Okiemdeva.